Drogi Panie Boże, dziękuję Ci za dzisiejszy dzień. Za to, że żyję, że mam normalną rodzinę, że mogę robić tyle ciekawych rzeczy. Krystek, Krystek, chodź, muszę Ci coś pokazać. Zaczekaj chwilkę, Niu, już nie mogę teraz. No ale chodź, no chodź. No nie może tak być, nie może tak być, że on sobie będzie robił, co mu się żywnie podoba. No przecież facet nie nadaje się do hizbawskich podrygów. Ciągle klapie paluchami po stole, pianino mu się marzy. Angażuje się w jakieś bezsensowne happeningi, jakby miał tym świat zmienić. Ale to może nie jest nic złego, że chłopak chce robić coś ponad. Ponad? Ponad? A co ze szkołą? Najważniejsze jest wykształcenie. Przecież dobrze się uczy. A co mnie obchodzi, jak się uczy? Jeżeli tak bardzo mu się nudzi, to może mi w końcu pomóc posprzątać. Drogi Panie Boże, dziękuję Ci za to, że przynajmniej żyję. Wygaszenie! Powoli, powoli i stop! Tak, żeby go było widać. W sumie teraz mógłby paść strzał i powalić chłopaka. Strzelać? A gdzie to strzelać? Chłopak dom! Da sobie radę. Kochanie, a co ty tu robisz? Nic a nic. To ja się pytam, co ty tutaj robisz? Ja? Ja tutaj pracuję, kochany. Od pół roku. Od roku! A co ty tu robisz? Już wiem. Kochanie, jak było na delegacji? Dobrze. Boż ty. Zdradziłeś mnie. Mówią, że na delegacji to nie zdrada. O nie. Wracamy do domu. Tam mi wszystko wyjaśnisz. Chłopcze, czy możesz mi pomóc? Proszę bardzo. Słucham? Proszę bardzo! Nie ma za co. Jak byłem w twoim wieku, to już w OSP pracowałem. A ty pewno... Dziadek kontynuuje swój wybór. W tym czasie otwierają się drzwi do gabinetu doktora i pada jakże długo oczekiwana przez nas formułka. Proszę wchodzić. Mówiłam ci przecież, że go kręcisz. Nie go kręcę, jak nie kręcę. Ja to wciąż powtarzam, a kiedy ja tak mówię, to tak jest. Ale swoją drogą, czy wspominałam ci już, że ten nowy koleś to niezłe ciacho jest? Czy to on z dekoltem po pępek? Nie, kretynie. Mówię o tej w panterce. Co ty gadasz? Przecież to taka paskuda, że nawet się nie da patrzeć. Żartujesz. Przecież to bogini piękności. Moja muza. Piękny kwiat. It's all so quiet. It's all so still. Jest 19:30. Nadajemy bezpośrednio z miejsca zdarzenia. Właśnie dostaliśmy informację, że zaraz zacznie się tutaj bunt młodzieży. Znajdujemy się w słynnej kawiarni... Cichy Gwar. Tutaj jest stolik. I siedzą tu pani Wiesława Gąsowska. Lat 35. I
pani? Janina Górska. Brawo! Lat? 40. Those